Eminencjo, ekscelencje, magnificencjo, panie ministrze, drodzy czcigodni bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, szanowni drodzy profesorowie, nauczyciele akademiccy i studenci Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Pisze do Galatów święty Paweł i to stwierdzenie wyraża przez zaimek wy. Ale temu stwierdzeniu później towarzyszy wezwanie, w które włącza się także osobiście święty Paweł, stąd zaimek my. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Jakżeż dramatycznie w stosunku do tego apelu brzmią słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii Łukaszowej. Biada. Biada tym, którzy nie żyją według ducha. Biada tym, którzy nie tylko, że znajdują się w niewoli prawa, ale także innych chcą wplątać w tę niewolę. To najpierw faryzeusze. Robią jakieś dobro, ale mają na uwadze przede wszystkim poklask i uznanie, jakie dzięki swym uczynkom zdobędą w oczach innych. A ponadto dokładają ciężary, pomijając sprawiedliwość i miłość Bożą. Biada także uczonym w Piśmie. Wobec nich Pan Jezus jest tym bardziej surowy, bo znają Pismo, a jednak nakładają na ludzi ciężary do nieznesienia, nieudźwignięcia, a przy tym sami nawet jednym palcem tych ciężarów nie dotykają. Co więcej, jak czytamy u świętego Marka w tym samym kontekście, potrafią odejść od świętych zasad dekalogu, utworzyć własną tradycję i w jej imię odejść od czwartego przykazania Bożego. Mojżesz tak wam powiedział: czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze, jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalajcie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sami sobie przekazali. I w tym kontekście pojawia się pojęcie człowieka z prawdy. Pojęcie, które zawdzięczamy Panu Jezusowi, którym się posłużył, stając przed sądem Piłata. Wtedy, kiedy mówił do rzymskiego namiestnika: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Na co, jak wiemy, Piłat odpowiedział w duchu sceptycyzmu: cóż to jest prawda? Być z prawdy. To pojęcie, które znalazło swoje głębokie odbicie w twórczości, zwłaszcza filozoficznej, ale także w działalności duszpasterskiej kardynała Karola Wojtyły, później świętego Jana Pawła II Wielkiego. To w książce Osoba i czyn z 1969 roku pisze o ludziach prawego sumienia. Ludziach prawego sumienia, którzy najpierw odznaczają się intelektualną prawością i uczciwością, których właściwie ukształtowane sumienie mówi wyraźnie: X jest dobre, a Y jest złe. A jednocześnie człowiek prawego sumienia to człowiek, który jest posłuszny temu sumieniu, który za tym sumieniem konsekwentnie podąża. Jeżeli bowiem X jest dobre, to sumienie mówi: czyń to X, czyń to dobro. A jeżeli Y jest czymś złym, to właściwie ukształtowane sumienie mówi: nie wolno ci tego Y, tego zła czynić. Być posłusznym prawdzie. Być człowiekiem z prawdy. To mieć bardzo jasny ogląd tego, co jest dobre i co jest złe. Co jest prawdziwe i co jest fałszywe. A jednocześnie być człowiekiem z prawdy. Z prawdy to znaczy za tym dobrem konsekwentnie postępować. Odrzucając równie konsekwentnie to, co jest, o czym mówi sumienie, że jest złe, że jest kłamstwem. Różne są, jak wiemy, drodzy bracia i siostry, przejawy tej nagannej postawy wobec prawdy, tego odchodzenia od własnego sumienia, niekiedy przeciwstawianie się głosowi własnego sumienia. Emmanuel Levinas mówił, mając na uwadze Holokaust zwłaszcza, że nawet zabijanie drugiego człowieka, morderstwo, zaczyna się od obojętności, od piłatowego umycia rąk, od kainowego retorycznego pytania: czy ja jestem stróżem brata mego? I stąd niekiedy milczenie, kłamstwo, a jeszcze gorzej, obrona kłamcy, zwłaszcza tych, którzy mają określone władze i wpływy. Karol Wojtyła w swojej książce Osoba i czyn mówił o dwóch nieautentycznych postawach wobec prawdy. To konformizm i unik. I tu mi przypomina się, rozmowa jest z jednym z profesorów uniwersyteckich. Mówimy o trudnej sytuacji. Ja mówię: no, to trzeba zabrać w tej sprawie głos.
I słyszę odpowiedź, no to by nas postawiło w sytuacji niekomfortowej. I moja odpowiedź w postaci czysto retorycznego pytania. Od kiedy prawda jest komfortowa? Drodzy siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II stawia nam szczególnie wyraźnie postać świętego Jana Pawła II jako człowieka z prawdy. I pozwólcie, że pewne rysy jego osobowości jako człowieka z prawdy zilustruję książką, która niedawno ukazała się na rynku polskim. Książka Joaquina Navarro Valsa, Moje lata z Janem Pawłem II, który w latach 1984-2006 był dyrektorem biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Treści zawarte w tej książce to czynione przez Navarro Valsa na żywo notatki z wystąpień papieża, z osobistych z nim rozmów, z tym, jak zależało mu, by rzeczywistość prawdy wprowadzać w ten świat. Mają walor wyjątkowego dokumentu. I pierwszym takim rysem Jana Pawła II jako człowieka z prawdy to jasno zarysowana hierarchia wartości, na których szczycie stoi Jezus Chrystus. 8 października, Strasburg, Parlament Europejski. Papież mówi: po Chrystusie nie jest już możliwa absolutyzacja społeczeństwa jako wartości kolektywnej, która wchłania ludzką jednostkę wraz z jej niezbywalnym przeznaczeniem. Społeczeństwo, państwo, władza polityczna należą do rzeczy tego świata i zawsze podlegają udoskonaleniu. Struktury, jakie nadają sobie społeczeństwa, nie mają nigdy wartości najwyższej. Nie mogą też same zapewnić wszystkich dóbr, których pragnie człowiek. W szczególności nie mogą one zastąpić jego sumienia ani zaspokoić potrzeby prawdy i absolutu. A wraz z tą hierarchią wartości poczucie odpowiedzialności za innych. 21 sierpnia 1986 roku rozmowa z szefem rzymskiego biura Time'a Wiltona Wina. Pytanie dziennikarza: a jaka była do tej pory najtrudniejsza decyzja pontyfikatu waszej świątobliwości? Papież po chwili przerwy odpowiada: jedna z tych kwestii wystąpiła w Ameryce Łacińskiej w związku z teologią wyzwolenia. Doszło do wielkiego zamętu. Kościół potrzebuje teologii wolnej od wpływu ideologii.
To bardzo istotny problem. Nie tyle przez wzgląd na decyzję, którą trzeba było podjąć, ile przez wzgląd na sytuację, na położenie ludzi żyjących w tamtych krajach. Trzeba było podjąć trudną decyzję, by ludzie żyjący w tamtych krajach nie ulegli jakimś iluzjom, niedobrym ideologiom, kłamstwu. Trzeba było podjąć decyzję w prawdzie. A potem cykl wypowiedzi z lat 1994-95, kiedy toczyła się wielka batalia o ludzkie życie, o świętość ludzkiego życia, o to, aby uszanować instytucje małżeństwa i rodziny, aby stanowisko Stolicy Apostolskiej w związku z konferencjami w Kairze i w Pekinie było jednoznaczne, gdy chodzi o obronę życia. I stąd pełne zatroskania pytanie, które w jakiejś mierze jest archetypiczne, wzorcowe dla całej postawy Jana Pawła II. Pytanie, które brzmiało: co jeszcze możemy zrobić w sprawie konferencji w Pekinie? I z tym się wiązał kolejny rys. Mieć jasny obraz sytuacji i umieć o tej sytuacji mówić bardzo klarownie. 4 marca 1995 roku. Navarro-Valls pisze: 25 marca, za 3 tygodnie, zostanie ogłoszona nowa encyklika zatytułowana Evangelium Vitae. Poświęcona jest rozważaniom o obronie życia w obecnej sytuacji. Papież: kiedy byłem w Polsce, mówiłem o dwóch demonach, wschodu i zachodu. Albo jeszcze lepiej, o jednym demonie o dwóch twarzach. Demon wschodu, brutalny i krwawy, próbuje wyrwać ideę Boga z duszy człowieka z korzeniami. Natomiast demon zachodu, być może subtelniejszy i mniej brutalny, ma wielką moc uwodzenia. Problem nonkonformizmu. 27 maja 1995 roku. Spotkanie robocze na temat konferencji w Pekinie w Sekretariacie Stanu od godziny 9 do 13. Na zakończenie jemy obiad z papieżem. Obecni: Turan, Martino i ja. Wobec wszystkich trudności papież ponawia swój wysiłek, aby walczyć z tym tematem bez zniechęcenia. I kiedy Martino mówi mu, że na posiedzeniu przygotowawczym w Nowym Jorku odpowiadano nam systematycznie na niektórych z pytań Stolicy Świętej, pomijając je, papież radzi: w takim razie, kiedy oni będą przemawiać, też mówcie, pominąć. Nonkonformista w imię Boga. Mówi nam w pewnej chwili, żebyśmy, jeżeli napotkamy na trudności, zwrócili się do ludzi. Rivolgetevi alla gente, to znaczy opowiedzcie opinii publicznej, co się dzieje. To wspaniały
sposób postępowania. A za tym nonkonformizmem kolejny rys wiary i modlitwy. 11 kwietnia 1995 roku. Wtorek Wielkiego Tygodnia. Podczas spotkania przygotowawczego do konferencji w Pekinie i następującego później obiadu byli obecni obok papieża i jego sekretarzy oraz mnie Sodano, Re, Toron z Grecja, Kordesz, Maria Isabel Telleria z sekretariatu stanu. Każdy przedstawił swój punkt widzenia. Podczas obiadu nadal formułowaliśmy inicjatywy i pomysły. Powzięto kilka decyzji, spotkania z ambasadorami, zrobienie czegoś szczególnego dla Afryki i tak dalej. Papież, wysłuchawszy nas z wielką uwagą, dodał nam trochę otuchy, mówiąc: "E poi c'è la Madonna." W tym sensie, że zawsze będziemy się cieszyć pomocą Najświętszej Maryi Panny. Naprawdę potrzebujemy niezwykle szczególnej pomocy Najświętszej Maryi Panny, dlatego że konferencja pekińska pokazuje bardzo, bardzo mroczną panoramę i wydaje się trudna. A na koniec solidarność z innymi w prawdzie. 5 października 1995 roku przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z okazji 50-lecia jej założenia. Papież. Nowożytny totalitaryzm był przede wszystkim zamachem na godność osoby, który doprowadził wręcz do zakwestionowania nienaruszalnej wartości ludzkiego życia. Rewolucje 1989 roku stały się możliwe dzięki działaniu ludzi odważnych, których natchnieniem była wizja odmienna i w ostatecznej analizie głębsza i bardziej żywotna. Wizja człowieka jako osoby rozumnej i wolnej, noszącej w sobie tajemnicę, która wykracza poza nią, obdarzonej zdolnością refleksji i wyboru, a zatem zdolnej osiągnąć mądrość i cnotę. O powodzeniu tych bezkrwawych rewolucji zadecydowało doświadczenie solidarności społecznej. Występując przeciw reżimom opartym na sile propagandy i terroru, solidarność ta stała się moralnym jądrem siły bezsilnych. Była pierwszą zwiastunką nadziei i nadal nam przypomina, że człowiek, krocząc swoim historycznym szlakiem, może wybrać drogę najwyższej aspiracji ludzkiego ducha. Postawa świętego Jana Pawła II Wielkiego, patrona UPJP II. Postawa wyrażająca się w siedmiu elementach, w siedmiu rysach właściwej hierarchii wartości, odpowiedzialności za innych, w ciągłym, pełnym zatroskania pytaniu, co jeszcze my możemy zrobić, w jasnym obrazie aktualnej sytuacji i jej wyzwań, w nonkonformizmie, w wierze i modlitwie oraz w solidarności, w tworzeniu także solidarności z innymi w prawdzie. Te elementy
te rysy postawy świętego Jana Pawła II stają przed nami dzisiaj niezwykle jasno. Stają jako okazja. Dokładnie w 46. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, by Bogu dziękować za tego papieża. Ale stają przed całym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II jako wyzwanie i jako zadanie. Bo przecież patron, taki zwłaszcza patron, zobowiązuje. I o wierność Jemu, Jego nauczanie, Jego niezłomności w głoszeniu całemu światu Chrystusa w porę i nie w porę. Modlimy się podczas tej uroczystej mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki uniwersyteckiego, tego uniwersytecku papieskiego w Krakowie. Amen.